Z okazji trwającego Europejskiego Tygodnia Mobilności jaworznicy policjanci zaprosili pierwsze liceum ogólnokształcące do wzięcia udziału w nietypowej akcji. Europejski Tydzień Mobilności trwa od 16 do 22 września. My jako policja tutaj jaworznicka aktywnie włączamy się w te działania. Jesteśmy dzisiaj tutaj wspólnie z uczniami z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, jak również jesteśmy z dyrekcją tej szkoły oraz nauczycielem. W rejonie przesiadla pieszych rozmawiamy z kierowcami, rozmawiamy z młodzieżą, edukujemy tutaj właśnie w tym miejscu. Młodzież w ramach Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach apelowała do zatrzymanych do rutynowej kontroli kierowców o przestrzeganie przepisów drogowych. Tutaj pouczaliśmy oczywiście kierowców o bezpieczeństwie, bo wiadomo, że na drodze trzeba być odpowiedzialnym i bezpieczeństwo jest tam najważniejsze. Musimy świadomiać kierowców o ich błędach. Jest to bardzo pozytywne jakby wydarzenie z tego powodu, że można zadbać o bezpieczeństwo na drogach naszych i o bezpieczeństwo kierowców, jak i pieszych. Dyrektorka szkoły Patrycja Pietraszczyk podkreśla, jak ważna jest to inicjatywa, szczególnie dla ludzi młodych, którzy w najbliższym czasie będą rozpoczynać kursy na prawo jazdy. Tutaj nie tylko chodzi o pieszych, ale również o młodych kierowców, którzy właśnie w tym okresie licealnym, szkoły ponadpodstawowej, mają taką pierwszą styczność z samochodem, z prawem jazdy, właśnie zaczynają kursy, potem zdają to prawo jazdy i chodzi nam o to, żeby właśnie im wytłumaczyć te zasady bezpieczeństwa, które są tak bardzo ważne. Policjanci wielokrotnie podkreślali, że każdy z uczestników ruchu drogowego wpływa na bezpieczeństwo. Jako taką ciekawostkę powiem, że na drogach na całym świecie ginie około 1 200 000 osób, 20 do 50 milionów osób w wyniku tych wypadków drogowych zostaje kalekami. Osoby te znacznie pogarsza się ich komfort życiowy. Jeżeli chodzi o grupę osób pomiędzy 5 a 25 rokiem życia, wypadki drogowe to druga przyczyna powodu śmierci właśnie tej grupy, tego przedziału wiekowego. No właśnie te dni bezpieczeństwa ruchu drogowego przede wszystkim mają na celu spotykanie się z młodzieżą, z młodymi ludźmi, no, którzy za niedługo będą mieć prawa jazdy, będą mogli korzystać z dróg, poruszać się. Takim mottem przyświecającym tym działaniom jest to, aby na drodze żyć i pozwolić żyć innym. Czyli chodzi o to, że nie jesteśmy sami na drodze, że bezpieczeństwo ruchu drogowego zależy nie tylko od nas, ale również i od innych użytkowników dróg. Policjanci przypominają o włączaniu świateł, zapinaniu pasów i dostosowaniu prędkości. Podczas prowadzenia samochodu należy koncentrować się na jeździe i pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo na przejściach. Kierowcy zawsze muszą być trzeźwi i nie mogą być pod wpływem środków odurzających. Jaworzyńska policja zrobiła taką analizę, policjanci zrobili analizę i od początku roku okazuje się, że zatrzymaliśmy 91 kierujących pojazdami mechanicznymi, którzy poruszali się w stanie nietrzeźwym albo po użyciu alkoholu i jest to 80 rowerzystów, którzy również poruszali się pojazdami na tak zwanym podwójnym gazie. No, te liczby zatrważają. Niestety musimy mieć świadomość tego, że żaden z tych kierowców nie powinien siąść za kierownicę. Przypadek choćby z weekendu, 40-kilkuletni mieszkaniec naszego miasta, który jedzie i ma blisko 2 promile alkoholu. Tydzień wcześniej kobieta, 30-paroletnia, która również porusza się pojazdem, ma w organizmie również 2 promile alkoholu. No to pokazuje, że te sytuacje nadal się zdarzają, a niestety zdarzać się nie powinny. No, jaworzyńscy policjanci robią wszystko, co w ich mocy, aby takich kierowców z ruchu drogowego eliminować. I w tym miejscu zaznaczam, że nie będzie absolutnie żadnego pobłażania dla kierowców, którzy jeżdżą w stanie nietrzeźwym lub też jeżdżą pod wpływem środków podobnie działających do alkoholu.